Nie ma wątpliwości, że szczyt NATO odbędzie się w Warszawie, a jeszcze wczoraj dyskutowaliśmy na ten temat z delegacją sekretarza generalnego NATO, który to absolutnie potwierdził po zapoznaniu się z przygotowaniami, które zostały zaprezentowane i które rokują nie tylko nadzieję, ale pewność co do skuteczności naszych działań, co do tego, że szczyt będzie oceniony zarówno organizacyjnie, jak i wszelkiej innej, skutecznie, dobrze przygotowany. Polska jako kraj, który gościć będzie NATO, jako kraj gospodarz w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Jesteśmy też przekonani, że szczyt NATO przyniesie skuteczne decyzje związane zarówno z obroną flanki wschodniej, jak i z bezpieczeństwem wszystkich państw NATO, a tym samym bezpieczeństwem i pokojem na świecie.